Już od rana 28 marca Gdynia przygotowywała się na powitanie statku szkolnego Uniwersytetu Morskiego fregaty Dar Młodzieży. Dar Młodzieży ruszający w rejs dookoła świata żegnaliśmy 20 maja ubiegłego roku. Po ponad 10 miesiącach przyszedł czas na jego powitanie w macierzystym porcie. Rejs zorganizowano z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Jego organizatorem był Uniwersytet Morski, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Palotyńska Fundacja Misyjna Salvatti. Piękną słoneczną pogodę zepsuła mgła, która znacznie ograniczyła widzialność. Na powitanie białej fregaty przyszły tłumy gdynian, w tym rodzin załogi i studentów. Na powitanie Daru Młodzieży wyszły również okręty marynarki wojennej. Wreszcie z mgły wyłonił się smukły bugszpryt Daru Młodzieży. Dwadzieścia dwa porty, 18 krajów i 33 tysiące mil morskich. To suche liczby, które nie oddają tych wrażeń i emocji, jakie towarzyszyły kilkuset żeglarzom uczestniczącym w ponad 10-miesięcznym rejsie niepodległości. Porty, które odwiedził Dar Młodzieży, to kolejno Tallinn, Kopenhaga, Stavanger, Szczecin, Bremenhaven, Bordeaux, Teneryfa, Dakar, Kapsztad, Mauritius, Dżakarta, Singapur, Hongkong, Osaka, San Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panama, Cartagena, Miami, Nassau na Bahamach, Ponta Delgado oraz Londyn. Punktem kulminacyjnym rejsu był udział żaglowca i załogi w 34. Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Rodzinom, przyjaciołom i znajomym uczestników rejsu towarzyszyły spore emocje. Na uroczystość przybyła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Przybyły poczty sztandarowe szkół,
oraz oficjele z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Grubarczykiem, prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek, parlamentarzyści Pomorza, generałowie i admirałowie. Były również mniej oficjalne delegacje, ale za to z otwartymi, gorącymi sercami dla żeglarzy i żeglarek wracających do domu. Po dość długich manewrach przyszedł czas na rzucenie cun i wystawienie trapu. Na mostku pojawił się witany brawami komendant Daru Młodzieży, kapitan żeglugi wielkiej Rafał Szymański. 30 maja Dar Młodzieży z Gdyni, to jest pan kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Szymański, stoi obok tej pani, która prowadzi tam ci wystawy. Banderę przeniesiono z masztu na flagsztok rufowy. Przyszła pora na opuszczenie trapu. Wszystkie czynności z tym związane odbywają się ręcznie z pomocą żurawika. Z masztu zwisa cienka, biało-czerwona wstążka. Każdy centymetr tej wstążki to 10 mil morskich, które przebył podczas rejsu Dar Młodzieży w sumie 33 metry. Jeszcze tylko ostatnie klarowanie lin i można podnieść wielką galę banderową przy dźwiękach hymnu państwowego. Komendant Daru Młodzieży schodzi jako pierwszy ze statku, aby złożyć meldunek ministrowi Grubarczykowi i rektorowi Uniwersytetu Morskiego. Panie ministrze, panie rektorze, komendant Daru Młodzieży, kapitan Rafał Szymański, melduje Dar Młodzieży z powrotem w Gdyni po rejsie dookoła świata. Następnie minister Grubarczyk przywitał się z załogą i wygłosił krótkie przemówienie.
komendancie. Witam załogę, witam studentów, witam laureatów. Cieszę się, że nasz statek, nasz żaglowiec, nasza kluba, ten statek wrócił po długiej przygodzie, długiej żeglugi, szczęśliwie do macierzystego portu. Witam w Gdyni. To była pierwsza część dzisiejszych uroczystości powitalnych.